Ja bym chciał reklamację złożyć, bo miała nie być. Smakuje? Miała być Fanta, a to jest kwas cytrynowy. No chwilkę trzeba będzie poczekać. Okej. Tak? Czy... Okej. Okay. Dobra, mordo, to co? Nagrywamy to. Dawaj załączyć tego autotuna. Jakiego autotuna? Walimy old school. Jak old school? Przecież old school już nie jest modny. No to kurwa będzie. Już? Przed każdym filmem rozgrzeweczka, żeby mieć czyste ciało i umysł na przemawianie przed ogromną publiką. A siema, włosy umyłeś? Jestem. Co? Włosy umyłeś? Co za pytanie. No umyłem. Na pewno? No tak! Dobra. Nie denerwuj mnie. Siema, jestem Marek. Dzisiaj pokażemy wam niedzielę. Jest dzisiaj niedziela i dam wam dzisiaj 3 propozycje, co można robić w niedzielę. Kamerzysta również da wam 3 propozycje od siebie, co można robić w niedzielę. Więc kamerzysta, moją propozycję usłyszysz dopiero później. Przejdźmy do Jaguara. Zapraszam do oglądania. O co chodzi w tym filmie w ogóle? Niedziela. Nie wiem, o co chodzi nadal, ale... No niedziela, film z okazji niedzieli. Czego nie rozumiesz, krety? Nie chodź! Byłem miły na początku, znowu mnie musisz f***ać. Gdzie właściwie Marek jedziemy? Czemu każesz mi jechać przed siebie? Kamerzysta, ja ci mówię, gdzie masz dokładnie jechać i uważaj tutaj na tych ludzi, bo ich przejedzie zaraz, ale jedziemy do kościoła. Kościoła? Do kościoła. Jedziemy do kościoła, jest niedziela, trzeba iść do kościoła. A ty czekaj, czekaj, weź się zatrzymaj, zatrzymaj się. Tu, w tym momencie, stój. Wysiadaj. No ale kurczę, wysiadaj. Stoimy w środku drogi. Wysiadaj. To cię zaparkuję. Nie parkujesz, wysiadaj w tym momencie. No nie, no bo zatrzymamy ruch. Awaryjki. Wysiadaj. Na pierdziele. O co ci znowu chodzi, do cholery? Blokujemy ruch. Dawaj tą kamerę. Czemu ty jak Menel jesteś ubrany? Jak Menel, no? No jak Menel. Co ty masz? Jakieś Nike, spodnie ze śmietnika i jakaś bluza bezdomna. No i co w związku z tym? Ty chcesz tak iść do kościoła? No czemu nie? Ja... Nie pójdziesz tak do kościoła, nie ma opcji. Zobacz jak ja wyglądam. Specjalnie się ubrałem, ładnie, ale ty tak do kościoła nie pójdziesz. Ale dlaczego? No bo jak wieśniak wyglądasz, nie wypada tak. Musimy najpierw jechać kupić tobie ubrania. Już zrozumiałeś, o co mi chodzi? Dotarło to do ciebie, że nie możesz tak iść do kościoła? No mogę tak iść. Jak nie można? Muszę ci kupić spodnie, koszulę, jakiś garnitur. No dobra, skoro chcesz mi kupić, marynarkę, no to okej. Okay. Coś tamtego, tamtego, buty ładne. No dobra, jak chcesz mi kupić, to spoko. Do sklepu jedź. Jakiego? Galeria handlowa najlepiej, tak? Tam, gdzie są sklepy z ciuchami. Dobra. Marek, ale jesteśmy już pod kościołem. Kamerzysta, ale ty tak nie wejdziesz do kościoła. Wstyd! Jaki wstyd? No co ty gadasz? Dobra, dawaj do tego kościoła, zaraz msza się zaczyna. Ludzie się, zobacz jak się ludzie na ciebie patrzą dziwnie. Jak się patrzą? No bo jesteś ubrany jak wieśniak i chcesz do kościoła wejść. Jedź do sklepu najpierw, do sklepu, po ubrania. Nie wejdziesz tak, musisz dobrze wyglądać. To ty nigdy w kościele nie byłeś? No byłem, no. No właśnie, i tak byłeś ubrany? No tak byłem ubrany. Liczy się to jak jesteś ubrany, tak? Przede wszystkim. Nie, przychodzisz do kościoła. Dobra, skończ już gadać te głupoty. Jezu Chryste, to co? Mam... Jedź do sklepu, dopiero później pójdziemy do kościoła, bo wstyd, jak ty, co ludzie pomyślą? Że co, że z gorszym przyszedł? No i kamerzysta po raz kolejny już zniszczył nam cały film. To znaczy? No co to może oznaczać? No nie wiem. Zamknięte. Na czego się spodziewałeś? Jest niedziela niehandlowa. Uff, jakbyś nie mógł normalnie się ubrać. Skąd ja mam teraz wziąć ciuchy? Zniszczyłeś znowu cały film. Cały film zniszczyłeś. Dobra, chodź do kościoła. Człowieku, nie możesz tak wejść do kościoła. A czekaj, w sumie będę miał pomysł. Jaki? Nagrywaj. Już dzwonię. Ale gdzie? Ogarniemy ciuszki. Jak ogarniemy ciuszki? Zobaczysz. No? Tomaszu. Słucham? Masz taki piękny głos przez ten telefon. Normalnie też masz piękny. Wiem. A tak serio, ty jesteś frajerem. Słuchaj, do galerii handlowej przyjedź. Jesteśmy pod Mango, Kary, H&M. Wiesz gdzie to? Nie, albo może kojarzę. No w galerii jesteśmy, Pecie. No masz przyjechać w tej chwili i masz nam pomóc. Ale w czym? No w niczym. Przyjedź tutaj i tyle. Czego nie rozumiesz? No dobra, no. No, no to czekamy tutaj. Postaraj się jak najszybciej, siema. On ci przywiezie ciuchy. Powiedziałaś mu jaka galeria w ogóle? No mówię mu jakie są sklepy, ja nie wiem jak się nazywa ta galeria. No dobra, i co? I on ci ciuchy przywiezie. Pewnie on będzie miał jakieś tam w domu zapakowane. No dobra. Chociaż on jest trochę duży. Chociaż może ma też twoje ciuchy, nie wiem. Mam nadzieję, że się domyślił o co chodzi. No jak mógł się domyślić, że mu nie powiedziałaś o co chodzi? Nie wiem, ale dobra, poczekamy. Ty, idzie. A co on sobie myśli? Olejnik, co ty robisz? Co? Gdzie są ciuchy? Jakie ciuchy? No ciuchy dla kamerzysty miałeś przynieść.
Jak ty mi nic o żadnych ciuchach nie mówiłeś. Nie mówiłem o żadnych ciuchach, mówiłem. No nie, Marek. Przez telefon nie mówiłem ci? Nie. No i co z tego? Mogę się domyślić. No gdzieś są ciuchy dla kamerzysty. Jest niedziela, my chcieliśmy iść do kościoła. Nie mogłeś się domyślić? Tylko nie miałem no wiedzieć, po co ja miałbym do ciebie dzwonić? Ale tylko nie miałem wiedzieć, że ale po co ja miałbym do ciebie dzwonić w niedzielę? No człowieku. No nie wiem, no ja właśnie z kościoła wracam. To gdzie są te ciuchy? Ja się pytam, gdzie są te ciuchy? Nie wiem, no mogę mu swoje oddać, jak tak bardzo potrzebuję. Swoje mu oddasz? No. Oddaj mu swoje. Ja muszę go zabrać do kościoła. Wszyscy mi chcecie dzisiaj ten film zepsuć. Tutaj? No tutaj, tutaj, a gdzie? Tu chodźmy też tam, bo tu ludzie chodzą. Ty kamerzysta, w ogóle chcesz jego ciuchy? Nie wiem, ja bym poszedł swoich, nie? Do tego kościoła. No co ty wymyślasz? Musisz się przebrać, musisz się przebrać. No dobra. Olej, nic nie musisz, no oddawaj mu. Potrzymać ci kamerę? Co, ja mam w jego ciuchy się przebrać? No tak, bo przynajmniej on ma ładne. Ładniejsze od twoich. Dawaj swoje te wstępy do pornoli są coraz dziwniejsze. No nie, no tutaj dawaj. Nie, ściągaj. Marek, weź mu coś powiedz. Co? No spodnie. Ja idę, ty poczekasz w gaciach. No, dawaj tu. Olejnik, co? Rozbieraj się. Dawaj tu spodnie. Nie pierdol, tylko się rozbieraj. Masz dostać w gaciach tutaj. O, fajnie. Ale szybko, wrócicie? No wrócimy. No sakra, Marek. To ja pójdę do toalety się przebrać, nie? Dobra. No lepiej, olejnik. Ty. Chodź, też pomyślałeś o tym samym, co ja? No nie wrócimy, nie? No dokładnie. A co z tymi jego, co z tymi z rzeczami? Ty, z jego rzeczami? Nie, z tymi. Z twoimi? No nie wiem, do samochodu schowasz. No dobra. Ty, on nadal tam czeka. Boże, co za tymi. On myślał, że my wrócimy. No chyba tak. Pajac w samych gaciach galerii siedzi. Masakra. Jezu Chryste. No trochę przesadziliśmy chyba, co? Może my jednak oddamy te rzeczy, czy nie? Chcesz mu oddać? Nie wiem. Ale wiesz, to jest olejnik, nie? A, rozumiem. Olejnik się nie obrazi. To się przebierz to i lecimy do kościoła. Dobra. Ja wyłączę. Przestań, dawaj te spodnie. Nie ma żadnych spodni. Daj te spodnie. No nie, no k***a, no Marek, to nie jest już śmieszne. Po co my się wróciliśmy w ogóle? Dla beki chciałem zobaczyć, co on robi. Dobra, dobra. Także jesteśmy przed kościołem, kamerzysta jest już ładnie ubrany. Jesteś chyba przed katedrą. Co? Z katedra. Powiedz mi, jaka jest różnica między katedrą a kościołem? No nie wiem, ty zawsze musisz jechać do katedry, bo mówisz, że jest bardziej prestiżowa. No na grubo lecimy. Powiem ci tak, to jest warte bardzo, bardzo dużo. To, samo to miejsce, gdzie tutaj to zostało wybudowane. Taka działka, mieć taką działkę. W centrum miasta? No, to jest grubo. Jeszcze wybudować takie coś, takie okolosa. Tutaj na grubo akurat się bawią księża. No dobra, idziemy do tego kościoła? Idziemy. Znaczy do katedry, o. Do kościoła, no kościół, katedra, tylko po prostu to jest najlepszy kościół. Najlepszy, powiadasz? No. Oj, te sufity są wysokie. Mówiłem, że fajnie tutaj wygląda w środku. Nie byłem tu nigdy. A czemu mszy nie ma? No skąd tam wiedzieć? Kiedy będzie msza? Mam czekać tutaj, czy co? No wiesz, bo tutaj bardziej chyba zwiedzają, wiesz? To nie jest takie... Nie wiem, czy tu są msze w ogóle. Myślisz, że to ja są? Ja tutaj byłem milion razy na mszy. No nie wiem, to jest bardziej chyba taki obiekt do zwiedzania, tak mi się wydaje. Dlaczego tutaj się modlą ludzie? No bo to jest święte miejsce, no to się modlą. Ale tutaj normalnie z kamerami chodzą w sensie. Jakie zajebiste organy. Widzisz? Chciałbyś zagrać? Co? Chciałbyś zagrać? I to jeszcze jak? Zajebiste. Marek, jesteśmy w kościele. Co? Ale no, mszy nie ma. No ale nie przeklinaj. A nie przeklinam. No jak nie? Kiedy przeklinam? No przed chwilą. Ale co powiedziałem? No nie powiem. Dobra, to nie, to czekamy na mszę, czy idziemy do innego kościoła? No poczekamy na mszę w sumie. Skąd wiesz, że będzie w ogóle? No bo co niedzielę jest tutaj. A czekaj, sprawdzę, która jest godzina. Jest 13.40, także może być o 14.00 o równej godzinie. No to poczekamy. Okazało się, że msza zaczęła się o godzinie 14.00, tak jak przewidywałem. Teraz pójdziemy sobie w kolejne miejsce, bo tak jak już mówiłem, przedstawię wam trzy propozycje tego, co można robić w niedzielę. Akurat tak się trafiło, że jest dzisiaj niedziela bez handlu, także mam utrudnione zadanie trochę. I ty, kamerzysta, masz już jakieś pomysły, co ty przedstawisz widzom? Ja bym poszedł na lody. Ja teraz mam jeszcze dwa pomysły do zrealizowania. A to na lody możemy pójść? Jako jeden pomysł? Bo ja bym zjadł lody. No to jednak odchodzimy od tego schematu, że 3 i 3 i... No dobra, zresztą. Chodźmy na te lody. Marek! 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 Kurde! No ja pierdzielę! No co ty Ty nie obudź się! Obiad mam! Marek! Co ty, ci nie wyspałeś w nocy? Słyszysz, obiad mam. Obiad mam, Marek.
Co to jest za gówno? No McDonald's. Weź. Weź, weź to, weź to. Nie będę w ciebie rzucał, bo prowadzisz. Ale co? Nie, no chcesz, nie, panie? No zostaw to. Daj mi spać. To co, sam mam to zjeść? Przecież to jest... A mnie uderzyłeś w ogóle? No, delikatnie, bo ci nie chciała się budzić. Tylko stań. Tylko stań. Jezu. Tak? Ja bym chciał reklamację złożyć, bo miała nie być... Smakuje? Miała być Fanta, a to jest kwas cytrynowy. No chwilkę trzeba będzie poczekać. Okej. Okay. Tak? Okej, okay, dobra. Jeszcze, patrz, nie smakuje, ja pojedziemy. Złożyłem zamówienie, że chcę Fantę i chcę kolę. I podali mi dwie kole. I w momencie, w którym powiedziałem, że chcę Fantę, no bo zamówiłem Fantę, tak? Po prostu nalała mi kwasu samego, nie? I to jest McDonald's, który to jest McDonald's? Komuny Paryskiej. Komuny Paryskiej Szczecin. Także macie antyreklamę, super, dla swoich pracowników. Dziękuję bardzo. Jeszcze się szczerzyli i śmiali się, nie? Że zrobili sobie trochę. Potwierdzam. Nie smakuje? To perfidne. No. Hamstwo, po prostu hamstwo. To jest zawiść po prostu ludzka, nie? Jak musi wykonać swoją pracę. Nikt nie każe pracować w McDonaldzie. Proste logiczne, nie? Patrz. Takie chamstwo. Przesada, ty. To jest po prostu chamstwo. Rozlali specjalnie i to nie jest wyreżyserowane w tym momencie. To jest po prostu czyste chamstwo. To jest po prostu czyste chamstwo. Rozlali specjalnie, dali mokry kubek. I w tym momencie macie już taką antyreklamę za to, co zrobiliście. Czekaj, Komuny Paryskiej, tak? Tak, Komuny Paryskiej. Komuny Paryskiej, za swoich pracowników będziecie odpowiadać, bo to, że ona pracuje w McDonaldzie i że nie jest spełniona, to nie jest mój problem, bo mogłaby pracować gdzie indziej, jeżeli by chciała, tak? Olejnik? No, taka prawda. Taka jest prawda. To nie jest moja problem. To nie jest moja wina, że pracujesz w McDonaldzie, więc nie wyżywaj się na klientach, bo za to zarabiasz. Także może ja wytłumaczę sytuację, która miała miejsce przed chwilą, to co przed chwilą zobaczyliście. No a więc tak, jeszcze w ogóle wcześniej widzieliście, spałem sobie po prostu. W międzyczasie okazało się, że jeszcze olejnik przyszedł i zamienił się z kamerzystą ciuchami. No ale ja spałem, także nie wiem, co wtedy się działo. No ale jeżeli chodzi o sytuację z tym fast foodem, to kamerzysta w pewnym momencie wziął sobie to picie, tak pije, mówi, że niedobre i mówi do olejnika, olejnik, zobacz, co to jest. Nie, dobra, może Marek, ja od początku wytłumaczę, jak było. Ale dostałeś połowę picia, tak? Tak, dostałem połowę picia, ale to nie jest najważniejsze, znaczy połowę, no 3/4, no ale to nie jest najważniejsze, już bym to zaakceptował. W każdym razie zamówiłem kolę i Fantę, no i po prostu pani przyniosła mi same dwie kole, no to więc grzecznie poprosiłem, że czy może wymienić te kole na Fantę, no bo zamówiłem co innego. Ona zdenerwowana, okej, z jakimiś wyrzutami poszła mi wymienić ten napój, no i wziąłem po prostu napój, podziękowałem grzecznie i odjechałem. Co prawda było 3/4 napoju, bo nie nalała mi do pełna, no to już mniejsza. No i posmakowałem, jak ten napój po prostu smakuje i to był czysty kwas, no olejnik. No, sam... Ja sam potwierdzę, bo sam spróbowałem to. Jeszcze nie wiedziałem, czy ona to zrobiła specjalnie, czy nie, ale potem jak podjechaliśmy pod okienko, już ta miała od zamówienia... uśmieszek taki, uśmieszek, jakby zrobili dobrego pranka, co najwyżej. I okej, w porządku. Chcieli się pobawić, to się pobawili. Podjechaliśmy pod okienko, no już resztę sytuacji widzieliście, no, że po prostu... Tak, kubek cały klejący. Specjalnie oblali cały kubek, żeby po prostu mi się kleiły ręce. Ta pani, wcześniejsza, była z Ukrainy. Ja nie wiem, czy to są jakieś uprzedzenia do Polaków w tym momencie. Tak to wygląda, jak po prostu uprzedzenia do Polaków i są bardzo niemili w tym McDonaldzie. Komuny Paryskiej jest tam zatrudnionych, tam praktycznie sami Ukraińcy są i oni są bardzo niemili. Nie wiem, ja nie umiem ocenić, bo znam kilku Ukraińców, którzy są naprawdę w porządku, ale tamci, no... Tragedia. No tragedia, po prostu nie wiem, jakieś uprzedzenia do Polaków mają, nie wiem, o co chodzi, trudno mi jest to ocenić. Ale czyste chamstwo, czyste po prostu chamstwo. Przyjeżdżają, bo przyjeżdżają z Ukrainy, jeżeli... Ja doceniam takich ludzi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy i ciężko pracują, żeby zarobić pieniądze, no bo wiadomo, przyjeżdżają do obcego kraju, ale jeżeli przyjeżdżają do Polski i się uważają za nie wiadomo kogo, to jest już lekkie przegięcie, jeszcze traktują Polaków jak śmieci. To jest moim zdaniem już lekkie przegięcie. To nie uważasz, Olejnik? Nie potrafią pracować z ludźmi, no to się nie pracuje z ludźmi, proszę. Moim zdaniem to jest przegięcie. Moim zdaniem to jest przegięcie i nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Ale zauważ, tak to się ruszyło, że robisz taką aferkę? Tak, ruszyło mnie to, bo ja byłem bardzo miły. Ja nic nie zrobiłem. I jeżeli ktoś jest chamski w stosunku do mnie i ma jeszcze jakieś uprzedzenia do Polaków, to jest już troszeczkę przegięcie. No słaba akcja. Ja nie mam zamiaru dalej filmu nagrywać, bo co? Jestem... No nie, Marek, nie nagrywam dalej filmu, bo jestem... Wyprowadziła mnie z równowagi ta baba. Masakra. O i wszystko przez McDonald's. Dobra, kończ. Niedobrze. No to co? Ty skończ, Marek, bo
No myślę, że tutaj nie ma humoru. No skoro on nie chce nagrywać, no to co? To ty nie będziesz przecież nagrywał, bo tobie ręce się trzęsą. Poprzednie filmy, subskrypcja, do zobaczenia. No i zostawcie łapkę.